Na przyjęciu rozlewasz drinka. Idąc do pracy zauważasz, że twoje ubranie nie jest idealnie wyprasowane, a na dodatek znalazłeś na swoich spodniach dziurę. Ojej, co ludzie pomyślą? O ile nie są perfekcyjną panią domu, najprawdopodobniej nic. Większość nawet tego nie zauważy, a jeśli nawet, pewnie zlekceważą to wszystko i za parę sekund zapomną o twoich niedoskonałościach i wpadkach. Tracisz nieco na wadze, wkładasz nowe spodnie, zmieniasz fryzurę i spędzasz przed lustrem dodatkowe 15 minut w nadziei, że świat to dostrzeże. Tak dużo czasu poświęcasz swoim myślom i zachowaniom, że inni powinni to docenić, nie tylko polubieniami na fejsie czy Instagramie. Tymczasem badania mówią, że wcale nie, a w każdym razie nie w takim stopniu, jak myślisz. Przebywając w grupie ludzi lub w jakimś miejscu publicznym, zwykle myślisz, że każdy twój najmniejszy ruch jest bacznie obserwowany. Efekt się nasila, kiedy musisz się znaleźć na scenie lub gdy umawiasz się z kimś po raz pierwszy. Sam siebie bacznie obserwujesz, piszesz w głowie scenariusze ze sobą w roli głównej, więc z trudem przychodzi ci właściwie ocenić, jak dużo uwagi poświęcają ci inni. Jeśli zaczynasz sobie wyobrażać siebie w roli widza, wyolbrzymiasz każde potknięcie. Wylałem wino na przyjęciu. Matko, jaki wstyd. Na pewno wszyscy to widzieli. Jaka ze mnie niezdara. Nie martw się. Jeśli nie rozlałeś czerwonego trunku na dekolt panny młodej, nikt nie powinien o tym pamiętać dłużej niż kilka minut. Nie jesteś zbyt wprawny w radzeniu sobie z obiektywną oceną z powodu egocentrycznego podejścia. Na szczęście wszyscy inni też są egocentrykami, podobnie jak ty przekonanymi, że przez cały czas są pod obserwacją. Termin efekt światoreflektora został ukuty po przeprowadzeniu serii eksperymentów, które sprawdzały, do jakiego stopnia ludzie wierzą, że ich działania i wygląd są zauważane przez innych. Efekt zbadano przy pomocy upokarzających podkoszulek. Ludzie, którzy je nosili, naliczyli dwukrotnie więcej osób, które ich zdaniem dostrzegały żenującą podkoszulkę, niż faktycznie zbadano. Przeceniamy to, jak bardzo jesteśmy zauważani w oczach innych z powodu naszych myśli. Skoro ja coś tak zauważam i o tym myślę, to na 100% inni też tak to postrzegają. Nasza percepcja jest jednak bardzo subiektywna. Wyniki sugerują, że efekt światoreflektora działa silnie nie tylko na nasz własny negatywny, ale też pozytywny obraz. Jeśli próbujesz wyglądać cool, świat zewnętrzny niekoniecznie zwróci na to uwagę tak, jak tego oczekujesz. Efekt światoreflektora sprawia, że kiedy jedziesz ulicami miasta w swoim nowiutkim samochodzie, myślisz, że ludzie zwracają na to uwagę. To uczucie rozciąga się też na inne sytuacje. Kiedy grasz w jakąś grę zespołową, śpiewasz w klubie karaoke, czy robisz cokolwiek innego, wydaje ci się, że wszystkie plusy i minusy są zapamiętywane i poddawane krytyce. A wcale tak nie jest. Sam dla siebie jesteś najsurowszym sędzią. Jeśli sam nie zaczniesz swoim zachowaniem czy mową zwracać na swoje niedociągnięcia szczególnej uwagi, nie będziesz się tym bardzo przejmować, podejdziesz na luzie i z uśmiechem do swoich wpadek, to możesz zyskać nawet sympatię innych ludzi, o czym mówi efekt potknięcia. Wydajesz się ludziom sympatyczniejszy, jeśli od czasu do czasu popełnisz jakiś błąd. Czy znasz to uczucie, kiedy zrobisz coś głupiego i masz wrażenie, że wszyscy to widzieli? Najprawdopodobniej istnieje to tylko w twojej głowie i nikt nie przywiązał do tego większej uwagi. Zgodnie z efektem światoreflektoru, ludzie nie zauważają i nie przywiązuje tak dużej uwagi do naszych błędów, jak sądzimy. Po prostu strach i wyobraźnia lubią przesadzać. Mam nadzieję, że ta wiedza w znacznym stopniu ułatwi ci życie. Jak zwykle zapraszam cię do subskrybowania tego kanału i dzielenia się tym filmem ze swoimi znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.